Siemka, z tej strony Kobran. Witam w kolejnym odcinku Let's Playa z Empire Total War. Gdybyście nie oglądali poprzedniego odcinka, udało mi się zdobyć Archangelsk w miarę łatwej bitwie. I okazało się, że odcinek był bardzo krótki, dlatego prawdopodobnie ten odcinek będzie wrzucany razem z poprzednim odcinkiem. Czemu nie wrzuciłem, nie, czemu jest taki krótki ten odcinek poprzedni? Ponieważ w tym odcinku planuję zdobyć Moskwę, a po garnizonie wnioskuję, że może to być nieco długie starcie. Zwłaszcza, że to oblężenie będzie. Ale najpierw muszę dać na senną turę. Wolę zdobyć Moskwę latem niż zimą. Tak, następna tura i skonstruowano szkołę w Norwegii. To dobrze. Będę mógł teraz odkrywać kilka technologii naraz. A zaczniemy od empiryzmu. Tak, bunt w Karelii, mogłem się tego spodziewać. Ach, buntownicy, jak ja ich nie lubię. Jak zamrzycie, zaatakują mnie. A, jeszcze postępy w technologii, o tym nie widziałem. Strajk robotników w Archangelsku. To nieciekawie. Nowy przymiot Roar Johnson, wojenny pisarz. Liczba punktów dla technologii wojskowych plus 2. O, nieźle. To Odens. O, technologii wojskowych nie mogę ich odkrywać, ale już mogę budować szkołę musztry. To dobrze. Co to mi daje? Czy nic ciekawego na razie. Także zbudujmy szkołę musztry w Sankt Petersburgu i Sztokholmie. Zobaczymy, jak tam podatki. Tutaj minus jeden nadal. Nie za fajnie. Nie chcę mieć tutaj żadnych buntów. Później takie bunty ciężko jest ogarnąć. A tak dokładnie co mi daje władz gubernatorski? 3 do represji w regionie. A ile by mi dawały koszary gubernatorskie? Tak jeszcze szybko zerknę, tutaj jest nie, obóz wojskowy. Tutaj nie ma tych gubernatorskich pokazanych. Przegląd budynków. Archangelsk, nie, Karelia. Obóz wojskowy plus 1 do represji, plus 1 do represji, plus 1 do represji, a to mi daje plus 3, a to lepsze. To nie wiem, dobra. W każdym razie ruszamy na Moskwę. Wzmocnimy jeszcze bardziej garnizon. Dobrze. Po raz kolejny Rosjanie mają, jeżeli chodzi o liczbę pułków, większą siłę, ale ja mam więcej żołnierzy, lepiej wyszkolonych. Także ruszamy do szturmu.
Konstytucja nadaje prawo wypowiedzenia wojny w kongresie. Nie można więc podjąć żadnej ważnej ofensywnej wyprawy, dopóki nie zostanie ona przedyskutowana i uznana za słuszną. Jerzy Waszyngton, pierwszy amerykański prezydent. Witam po krótkiej przerwie. Rozstawiłem swoje wojska. A to twierdza, którą mam zdobyć. Jest chyba najwyższy możliwy poziom, albo jest jeszcze jeden, ale. W każdym razie tą twierdzę będzie zdobyć jeszcze trudniej niż tamtą, którą wtedy zdobywałem, bo tamta była w miarę łatwa do zdobycia w porównaniu do tego. Także na prawej flance ustawiłem cztery pułki piechoty. Tutaj ustawiłem dwa pułki dragonii w pobliżu jednego pułku artylerii. Tutaj kolejne cztery pułki piechoty. Tutaj lekka kawaleria do osłony mojego pułku artylerii i pułk dragonów, który też będzie osłaniał. A tutaj z tyłu mój generał. Także to jest koniec fazy rozstawiania i spowalniamy tempo. Albo w ogóle włączmy pauzę. Sprawdźmy, co u Rosjan. A więc ustawili główne siły na murach. Większość swojej piechoty. Tutaj mają artylerię. A szkoda byłoby tego nie wykorzystać. Dobrze, więc jeden oddział dragonów ruszy na ich artylerię. Zwolnijmy tempo. I niech sobie ruszę na artylerię wroga. Przodu. Tych też dać do przodu. Co my tu mamy? Mieszkańcy z rusznicami. Niech lekka kawaleria rusza. To się tyczy moich dragonów. Niech zarzucą ten. Narzucą ten. Taki niech ruszają. Przydało się, gdyby przyspieszyła moja artyleria. Zobaczmy, jak radzą sobie moi żołnierze. Teraz trzeba będzie wykonać mały zwrot w tył dragonami. Moja kawaleria nie ma po co przybywać. Ustawiam na razie tutaj w pobliżu. Na polance niech będzie miała. Niech będzie w gotowości. Rozstawmy tutaj artylerię jedną, sprawdźmy. Czy ma zasięg? Ma. I w mury.
Zaraz sobie to... A, Rosjanie wyszli naprzeciw moim. Czy dam im radę? Raczej tak. Ten ostrzał będzie mógł trochę trwać, dopóki nie zniszczy tych murów. Przyspieszmy tempo. Wciąż w murach to krwią. Uderzymy ich od tyłu. Cholera, no. Akurat ten oddział zawracałem. No. Dobrze, przeniosłem się na chwilę do mojej lekkiej kawalerii i zobaczyłem, że atakują ich Rosjanie. Zrobię mały odwrót taktyczny. I uderzę na nich. Tak, to są strzelcy wyborowi. Możemy się im bliżej przyjrzeć. No i zwrot. Czy mi się uda? O, oby moje doświadczenie coś dało w tej bitwie. Pułkownicy. No dobrze. Co mi da przełącznik swobodnego strzału? Moja kawaleria ma nad nimi przewagę, ale nigdy nie wiadomo. Przyspieszmy nieco tempo. Zapomniałem, że mam tutaj dragonów. A gdzieś tu była kawaleria konna. Wrócili się. Tak jak myślałem, strzelcy konni nie mają szans. O. Muszę kręcić artylerię za wszelką cenę.
Sprawdźmy, może przez ułożenie terenu tak niecelnie jest. Nie, no, powinno być dobrze. Oj, Rosjanie tak daleko uciekli. Aha, strzelają tylko na mój rozkaz. Tam już strzelają swobodnie. Cholera, kartacze, kartacze. Dawaj, dawaj, strzelcie. Nie. Cholera, moją kawalerię zgłosili. Czasem mam zemstę. Dobra, coś tutaj jeszcze mam. Na razie Rosjan nie widzę. Że ich morale upadło i uciekają. Mam nadzieję, że nie mają więcej kawalerii. To zrobiło się trochę nudne, odpieranie kawalerii bez przerwy. O cholera, jeszcze. Zajrzę się, czy jeszcze jakiś kawalerii nie ma. Jest generał jeszcze. No dobra. Wytrzymałem ich szarży. Trzydzieści jeden procent. Spróbujmy wejść po drabinie. Może to coś da. A nic już tutaj mi nie zagraża.
Dobra. Już trochę i tutaj się ruszmy. Witam drogich widzów. Pewnie zastanawiacie się, czemu nagle bitwa jest już wewnątrz twierdzy, Rosjanie są niemal rozbici. Otóż okazałem się wielkim idiotą, bo tutaj w tym rogu, gdzie teraz wskazuję myszką, normalnie wyświetla mi się ilość FPS-ów, jaka jest w grze. I kiedy świeci się na czerwono, znaczy się, że jest w trakcie nagrywania, a jak na żółto, to po prostu jest wyłączone nagrywanie. Wychodząc na chwilę z pokoju, wyłączyłem nagrywanie. Zapomniałem go włączyć. Także straciłem duży fragment bitwy. Dość znaczący. Ach, bardzo szkoda. No naprawdę, bo tyle już czasu, co ja toczyłem tą bitwę. Ponad pół godziny, no to. No, naprawdę bardzo przepraszam. Może spróbuję zamieścić filmik ogólnie z całej bitwy. Jeżeli mi się uda, w którym nie będzie już moich komentarzy, tylko sama walka. No ale to będzie od was zależało. Napiszcie mi, czy tak będziecie chcieli, ale sądzę, że jednak wolelibyście. Że skończyło się na tym, że moim żołnierzom, którzy przedarli się tędy przez mury i powybijali trochę Rosjan, postanowiłem wejść do środka, ponieważ w środku Rosjanie trzymałem jeszcze artylerię i generała, a w dziurze, która tutaj powstała od mojej artylerii, walczą moje dwa pułki piechoty z Rosjanami. I stoją inne pułki piechoty, które ostrzeliwują Rosjan. A mój generał i pułk lekkiej piechoty powinien teraz ganiać po całej mapie za uciekającymi Rosjanami. No, muszę kontynuować bitwę. Zdobyłem budynek. Nie da się wejść do zobaczyć wnętrza budynku. Da się, ale chyba tylko jak są jakieś dziury w budynkach. No szkoda. Chciałem zobaczyć co tam, jak się tam ustawili dokładnie. Tak, Rosjanie już tracą siły. Okno mogę zobaczyć. Co tam się dzieje? No, wybijają okna, żeby móc strzelać. A! Rosjanie powoli tracą gwardię generalską. Ale przyjrzyjmy się bliżej walce na muszkiet. Nie, naprawdę mi przykro z tego, co się stało, że nie zapisałem bitwy. Nie, włączyłem nagrywanie, znaczy się. Dokładnie można popatrzeć, jak tam walczono tymi muszkietami. O, moi żołnierze w końcu czmurów się w gruzach pochowali. Tak, Wasilij Grinkow poniósł śmierć na polu bitwy.
Niech rozstawią się w szeroką linię, to ich artyleria nie będzie mogła wszystkich trafić. Nie wiem, gdzie ci biegną. Gdzieś naokoło. Aha, w czworobok się chce sforować, nie? I to już nie wiem, co oni wymyślili. O cholera. Czworobok. Tak. Jeszcze trochę, jeszcze dwa oddziały, artyleria i piechota. Generał już zaczął uciekać. Czy jego gwardia, bo sam generał nie żyje. No co, ta bitwa jest krwawa. Czapki z głów przed obrońcami Moskwy. Naprawdę się spisali. Czyżby? Tak, Rosjanie uciekają. Zakończ bitwę. Heroiczne zwycięstwo i zapisz powtórkę. Na potrzeby let's playa. Tak. Pierwsze uczucia są zawsze najbardziej naturalne. Ludwik XIV, król Francji, zwany także Królem Słońca. Witam po wczytaniu gry. Także rozstawiłem 1273 żołnierzy. Straciłem 588. Rosjanie dostawili 1161 żołnierzy i wszystkich stracili. Ale najważniejsze. Region zdobyty, Wielkie Księstwo Moskiewskie. O, a tutaj same już się powtórki są. Ewentualnie nowy jakiś przymiot dla mojego generała, ale nie. Tak, grunt w Karelii. Fajnie wiedzieć. Trzeba ponaprawiać budynki, bo mnie bunty w Rosji wykończą. Trzeba jednostki jakieś podlecić. Na razie tylko te, które mają najwięcej żołnierzy, bo je najłatwiej i najtaniej. Już nie mam funduszy na leczenie. Podatki. Minus 20. Minus 16, no. Nie robię spadków. Cholera. No ale niech będzie.
Sprawdźmy jeszcze prestiż. Tak, 178 wyprzedziłem nawet Konfederację Maracką. Także lepsi są tylko Prusacy, Austriacy i Brytyjczycy. Ale już niedługo. Rosjanom pozostało Kijów, Czerkasy, Kazań i Ust-Syzolski. A jeszcze Ufa. Astrachan. Bakczysaraj. No ale... Turcy też chyba są w stanie wojny z Rosjanami dalej, sprawdźmy. Imperium. Tak. W trakcie wojny z Rosją, nie wiem co oni tam robią, że jeszcze nie mają z wojny. Czy żadnych działań nie podejmują, nie wiem. Mogliby w końcu podjąć, ale... Niech będzie. Także w następnej turze wyprawimy się, znaczy już w następnej turze, ale przy okazji w następnym odcinku wyprawimy się na Wilno i możliwe, że Mińsk. Do zobaczenia wkrótce i po raz kolejny wybaczcie za to, co się stało. Do zobaczenia.